uda się przestać się zabić. Nigdy nikomu nie uda się przestać przekupić i wszystkich komami. Nigdy nikomu nie uda się przestać przekonać do swoich racji. Zawsze będą tacy, którzy nie poddadzą się stagnacji. Obserwatorzy sytuacji. Nigdy nikomu nie uda się wszystkich zabić. Nigdy nikomu nie uda się wszystkich przekupić i wszystkich omamić. Nigdy nikomu nie uda się wszystkich przekonać do swoich racji. Zawsze będą tacy, którzy nie poddadzą się stagnacji. Obserwatorzy sytuacji, patrzą. Yo. Nie bierz na serio wszystkiego, co czytasz czy oglądasz w TV. Nie daj nakłaść sobie głupot do głowy, pamiętaj myśl. Myśl, jeśli chcą ci mówić, że tak chciała natura. Że dwóch facetów wychowujących razem dziecko jest okej, głośno krzycz, to bzdura. Kompletna bzdura, żadna rozwinięta cywilizacja, wysoka kultura. Nie daj sobie mówić, że tak trzeba, to postęp, coś naturalnego. Że jesteś ciemnogród, troglodyta, nie dając zgody na coś takiego. Jesteś przeciw, faszysta, rasista, mają już podsumowanie, wstydź się za siebie samego. Hej kolego, myśl samodzielnie, wyciągaj wnioski, nie idź za innymi z miną tempo. Szanuj się, nie bądź lepiego, nie bądź bezwładną, posłuszną marionetką, która od tak zgadza się na wszystko, nawet na coś najbardziej niedorzecznego. Poprawność polityczna zaprowadzi nas na krawędź niemożności się wypowiedzenia. Każdy będzie bał się zająć jakieś stanowisko. Degeneraci na swoją modłę będą historię zmieniać. A inni nie spod lewego, różowego sztandaru mają bać się linczu własnego cienia. Jesteś normalny, spierdalaj tutaj. Największym moralnym ideałem ma być byle dewian. Nie szukaj kompromisu w swoich ideach. Nie daj siebie zrobić oszołoma, wróg na to czeka. Nie daj sobie odebrać swojej szansy na szczęście. Pamiętaj, na wojnie nie ma nagrody za drugie miejsce. Nigdy nikomu nie uda się wszystkich zabić. Nigdy nikomu nie uda się wszystkich przekupić i wszystkich omamić. Nigdy nikomu nie uda się wszystkich przekonać do swoich racji. Zawsze będą tacy, którzy nie poddadzą się stagnacji. Obserwatorzy sytuacji, patrzą. Odwagą nie jest mówienie tego, co wszyscy. Odwaga to iść swoją drogą. Dać opór złym językom, iść naprzeciw wszelkim modom. Nie dać się zakrzyczeć, wierzyć w swoje racje bezsprzecznie. Ośmieszając na każdym kroku wszystkie lewe akcje niedorzeczne. Wyrwij się spod presji ludzi, bądź w 100% sobą. Bądź krok przed patałachami, mów to, w co się wierzy, a nie tylko to, na co inni się zgodzą. Dziękuję, postoję, pierdolę fałszywą akceptację, gdzie tylko korzyść jest wyznacznikiem. Gdyby jej nie było, lewe środowisko nie byłoby tak w ich oczach znakomite. Nie oszukujmy się, to związane jest tylko z wysokim profitem. Pierdol to, co dla ciebie jest podłogą, niech dla tych łamak będzie sufite. Oryginalności już nie ma, wszystko jest przebite. Jak życiorysy afrykańskich piłkarzy, teraz idąc po trupach jest się na szczycie. Fałsz, zakłamanie, fałszywą poprawność polityczną. Pierdol, narzucanie jednej idei, myśli, kto tu jest faszystą. Życiowy nieudacznik, najlepiej takim być, tego system od ciebie wymaga. Nie angażuj się w nic, interesuj chłamem, zamknij mordę, bo wyłapiesz od systemu bana. Ale czas nie pyta, czas nie stoi, przez ten czas będą wychowywani nowi. Wiatr nigdy nie wieje w jedną stronę, nie zmieni niekończącej się historii. Każdy system będzie miał wrogów wraz z powiększającym się kryzysem. Jakkolwiek będą oszukiwać, że jest dobrze, żyj w imię hasła. Twoim sensem jest codzienna walka o lepsze życie. Zawsze będą tacy, którzy nie poddadzą się stagnacji. Obserwatorzy sytuacji.